Cześć! L-karnityna to prawdopodobnie jedna z najpopularniejszych substancji należących do grupy tzw. spalaczy tłuszczu. Można ją spotkać w najróżniejszej formie. W formie kapsułek, proszku, shotów, często również popularnie w różnego rodzaju napojach, na przykład izotonicznych dostępnych w supermarketach. Czy jednak faktycznie ma potencjał do tego, żeby wspomagać odchudzanie i czy warto ją stosować w praktyce pod tym właśnie kątem? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Na wstępie, czym tak właściwie jest L-karnityna? Otóż L-karnityna jest substancją witaminopodobną, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jej główną rolą jest transport kwasów tłuszczowych do wnętrza mitochondriów w celu ich utlenienia, czyli tak zwanego spalenia. Dostarczamy ją na co dzień z dietą, na przykład w mięsie czy w produktach mlecznych. Ale wracając do tej głównej funkcji, bo na tym trzeba się skupić w kontekście dzisiejszego odcinka, tematyki dzisiejszego odcinka, otóż zasugerowano na logikę, właściwie dosyć takie narzucające się, że zwiększenie podaży L-karnityny mogłoby potencjalnie zwiększyć transport kwasów tłuszczowych i tym samym doprowadzić do większego ich utlenienia czy też spalenia, co potencjalnie odnajduje rolę w kontekście właśnie redukcji tkanki tłuszczowej. Natomiast nie wszystko, co logiczne, okazuje się prawdziwe. Zresztą sprawdzono to eksperymentalnie. Aby się w ogóle zastanawiać nad jej potencjalnym działaniem w konsekwencji suplementacji i również wpływie na redukcję tkanki tłuszczowej, należałoby wykazać, że zwiększenie podaży L-karnityny prowadzi do zmian w metabolizmie substratów energetycznych, zwiększając udział tłuszczu. Niestety w badaniach naukowych nie udało się tego wykazać. Suplementacja L-karnityną nie prowadziła do wzrostu stężenia L-karnityny w komórce. Zwiększona dostępność L-karnityny w surowicy nie wiązała się ze wzrostem stężenia L-karnityny w komórkach mięśniowych, więc również wykazano, że suplementacja L-karnityną nie prowadzi do żadnych pomocy w kontekście redukcji tkanki tłuszczowej. Potencjalnym przypuszczalnym problemem z działaniem L-karnityny było jej przechodzenie do wnętrza komórki, a tylko tam hipotetycznie mogłaby działać. Świat nauki jednak się nie poddał. W roku 2006 znaleziono sposób, jak zwiększyć jej stężenie w komórce. Otóż zaobserwowano, że podaż L-karnityny wraz z insuliną wiąże się z podwyższeniem jej stężenia w komórce. Można byłoby powiedzieć, problem rozwiązany. No niekoniecznie, otóż w przytoczonym badaniu insulinę i L-karnityny podawano w formie wlewu dożylnego. Osiągnięto więc stan hiperkarnitynemii i hiperinsulinemii, co nie dawało żadnych praktycznych wniosków, ale skłoniło do kolejnych badań. W jednym z badań wzięło udział 14 zdrowych mężczyzn, których podzielono na dwie grupy. Pierwsza otrzymywała 80 g węglowodanów tylko, a druga 80 g węglowodanów wraz z 2 g winianu L-karnityny, co dawało około 1,4 g czystej L-karnityny dwa razy dziennie. Węglowodany przyjmowano w postaci odżywki węglowodanowej. Jak się okazało, po 24 tygodniach poziom L-karnityny w mięśniach w grupie z suplementacją podniósł się o 21%, bez zmian w grupie placebo. Można by było powiedzieć, mamy sukces. Pytanie, czy przekłada się to na efekty w odchudzaniu? Sprawdzono to w kolejnym badaniu. Model badania był więc praktycznie taki sam jak wcześniej. W badaniu wzięło udział 12 zdrowych mężczyzn, których również podzielono na dwie grupy. Pierwsza przyjmowała 80 g węglowodanów, a druga 80 g węglowodanów wraz z 2 g winianu L-karnityny dwa razy dziennie. Po 12 tygodniach zanotowano 21% wzrost poziomu L-karnityny w mięśniach w grupie z suplementacją bez zmian w grupie placebo. W grupie placebo zanotowano wzrost masy ciała i tkanki tłuszczowej odpowiednio o 1,9 kg i 1,8 kg, lecz co ciekawe, wspomniane parametry nie uległy zmianie w grupie z suplementacją. Suplementacja L-karnityną mogła więc potencjalnie zapobiegać przed przyrostem masy ciała u uczestników stosującą wspomnianą interwencję, czego nie zaobserwowano w grupie placebo. Natomiast badanie przytoczone ma swoje ograniczenia. Między innymi nie notowano, nie obserwowano spożycia energii uczestników, również nie notowano ich aktywności fizycznej. W badaniu wzięło tylko udział 12 osób, ale niestety jest to jedyne badanie tego typu dotychczas przynajmniej opublikowane. W świetle dostępnych dowodów trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy warto stosować L-karnitynę pod kątem właśnie redukcji tkanki tłuszczowej i czy pomoże w trakcie odchudzania. Obecnie wiemy, że da się zwiększyć jej stężenie w komórkach mięśniowych w konsekwencji odpowiedniej metody suplementacji, a więc przypomnę 2 g winianu L-karnityny wraz z 80 g węglowodanów w postaci odżywki
węglowodanowej dwa razy dziennie pozwala w okresie około 12-24 tygodni zwiększyć jej stężenie o około 20%. Pytanie, czy jednak warto spożywać aż dodatkowe 160 gramów węglowodanów w postaci odżywki węglowodanowej dziennie, co daje około 640 kilokalorii dodatkowych w ciągu dnia w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej. A niestety obecnie nie wiemy, czy inna forma tych węglowodanów, czy też w mniejszej ilości, okaże się skuteczna. Więc kolejne badania w tej tematyce bez wątpienia są pożądane i być może przyniosą nam ciekawe wyniki. Aktualnie L-karnityna, suplementacja L-karnityną wydaje się być przereklamowana i przeważnie jest stratą pieniędzy. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. Daj znać w komentarzu, co ty na ten temat uważasz. Czy warto spożywać te dodatkowe węglowodany w kontekście właśnie podaży L-karnityny? Czy suplementowałaś bądź suplementowałeś L-karnitynę kiedyś? A ja się już żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!